Moje ktulu, laleczka cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje ktulu. Moje ktulu to podcast przeznaczony dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą pogłębić. I poszerzyć wymiar nadnaturalnej grozy na swoich herpegowych sesjach. W ostatnich dwóch tygodniach, które upłynęły od poprzedniego odcinka podcastu, wydarzyło się całkiem sporo ciekawych rzeczy. Cieszę się, że mam coraz więcej słuchaczy, że coraz więcej Was korzystając z tego, że jestem obecny na wszystkich, właściwie większych platformach, korzysta z tego, aby słuchać podcastu. I dziękuję też za. Głosy, poparcia, komentarze, uwagi i propozycje. Mam już na Facebooku ponad 200 fanów, coraz więcej subskrybentów na YouTubie. Statystyki z Soundclouda i z innych platform też wydają się zachęcać mnie do dalszej pracy. Czuję się więc dodatkowo zmotywowany do tego, żeby przygotowywać coraz lepsze, coraz ciekawsze, coraz bardziej nietypowe, coraz bardziej różnorodne odcinki tego podcastu. Dziś mamy na tapecie tematykę wudu. Nie będziemy mówić tylko o laleczce wudu, nie będziemy mówić tylko o magii, bo byłoby to wielkie spłycenie tego ogromnego rezerwuaru inspiracji, którym jest kultura wudu, chudu, kultura synkretycznych religii karaibskich, które powstały jako odpowiedź na próby chrystianizacji, próby. Konwersji, nawracania na chrześcijaństwo czarnych niewolników, którzy przybywali do basenu Morza Karaibskiego, zarówno na Wielkie Antyle, Małe Antyle, na południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych z Afryki Zachodniej. Wudu jest religią, kulturą, systemem magicznym o charakterze synkretycznym. Łączy cechy i motywy, system wartości. Religii wschodnioafrykańskich, religii, które przywieźli ze sobą czarni niewolnicy, chwytani, potem sprzedawani właśnie w tym rejonie Morza Karaibskiego, z elementami katolicyzmu. Mówi się, że wodu powstało jako odpowiedź na potrzebę ukrycia przed nowymi panami prawd wiary i praktyk religijnych, które. Wywiedli ze sobą i, i przywieźli ze swojej afrykańskiej ojczyzny. Przez e, kilkaset lat, kiedy ten proces trwa, przez kilkaset lat ono ustabilizowało się i skrystalizowało do takiego stabilnego, ale bardzo różnorodnego i, i bardzo ciekawego systemu religijno-światopoglądowego. Włącznie oczywiście z tym, co w Wodu jest bardzo emocjonujące, czyli z magią z różnego rodzaju rytuałami zaklęciami, magicznymi przedmiotami, z sekretem z tajemnicą skrywaną przez zarówno tych dobrych kapłanów wodu, tych którzy służą swoim społecznościom, służą mieszkańcom swojej wsi, swojej rodzinie, swoim, swoim bliskim, jak i tych złych, tych czarnoksiężników wodu, których nazywa się bokorami. Tyle tytułem wprowadzenia. Zapraszam was serdecznie. Zaczynamy od pierwszej szpilki wbitej lalce wód. Newsy. Co nam szepce tulu we śnie, co słychać w wydawnictwach, co słychać w internecie. Zacznijmy od informacji o reedycjach, o nowych wydaniach. Geosium zapowiedziało już, że przygotuje drugie wydanie podręcznika Harlem Unbound, o którym opowiadałem w poprzedniej audycji. Jest to dodatek poświęcony kulturze afroamerykańskiej na Harlemie, na, na górnym Manhattanie w latach dwudziestych. Wydany oryginalnie przez Darker Hughes Studio obsypany nagrodami w tym roku. Geosium zapowiada również kolejne wydanie ciekawego dla mnie bardzo bardzo wciągającego w lekturze chociaż nie miałem szansy go dotąd wykorzystać podczas sesji podręcznika Terror Australis a więc suplementu który przedstawia specyfikę australijską zarówno z perspektywy tego jak istoty i bóstwa panteonu mitów działały na tym kontynencie przez wieki jak i przygotowuje do prowadzenia przygód w środowisku Osadników, skazańców, którzy w XVIII-XIX wieku tworzyli społeczność, tworzyli podwaliny narodu australijskiego i którzy są tymi właśnie takimi bardzo atrakcyjnymi, kulturowo bardzo inspirującymi postaciami wszelkiego rodzaju farmerzy, owiec z interioru, czy żołnierze brytyjscy, którzy, marynarze, którzy Kształtowali to jak ta kolonia na początku wyglądała, no i oczywiście skazańcy, a oprócz nich Aborygeni, czyli rdzenna ludność australijska. Można tutaj spodziewać się czegoś całkiem ciekawego, dlatego że oryginalny podręcznik był bardzo dobry. Jak się jeszcze do tego doda nową szatę graficzną, to myślę, że już będzie to naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna pozycja, po którą wiele osób sięgnie. Co słychać na Kickstarterze? Poprzednio obiecałem Wam, że dam znać co z tymi emaliowanymi e, przypinkami Cthulhu Enamel Pins. Ten projekt cały czas jeszcze trwa. Jak zrobiłem sobie większy research, to okazało się, że jednocześnie na Kickstarterze jest drugi e, bardzo podobny projekt, w którym również zbiera się na. Przypinki emaliowane, nawiązujące do mitów Ktulu. Tyle tylko, że w jednym projekcie są to wizerunki czy jakieś przedstawienia nawiązujące do tego, jak mają wyglądać różne bóstwa czy wielcy przedwieczni z panteonu mitów. W wypadku drugiego projektu Cthulhu Mythos Cultist Pages jest to bardziej z takim przymrużeniem oka projekt jeszcze, bo to jest pięć, w wariancie podstawowym pięć wzorów, przypinek różnych kultów, czyli możemy rozpoznać się między nami kultystami, czy należymy na przykład do kultu heretyckiego faraona, czy do kultu czarnej ręki, czy do kultu braterstwa Skorpiona. Mamy tutaj nawiązania do wielu scenariuszy i do wielu dzieł prozatorskich ze świata mitów Cthulhu. Tutaj rzeczywiście jest to projekt chyba z trochę większym jajem. Natomiast z tego, co w tej chwili jest na Kickstarterze, to zdecydowanie moim ulubieńcem jest The Year of Cthulhu, a 2019 calendar, czyli po prostu kalendarz ścienny z ilustracjami nawiązującymi do świata mitów. Poparłem ten projekt nawet dubeltowo, zamawiając dwa kalendarze, kiedy tylko ten kalendarz do mnie dotrze, a przewidywane jest to już niebawem, bo w listopadzie, jeżeli rzeczywiście twórcy tego projektu dotrzymają terminu, to. Zobowiązuję się tutaj do wydania tego drugiego egzemplarza kalendarza wam właśnie zupełnie bezpłatnie w formie konkursu. Jakie będą zasady tego konkursu, co trzeba będzie zrobić, żeby mieć szansę na wygraną kalendarza ściennego The Year of Casulu na 2019 rok, o tym jeszcze będę informował w przyszłych odcinkach podcastu. Potwierdzę to, kiedy tylko dotrze do mnie. Już wydrukowany kalendarz. Natomiast, na tyle, na ile widziałem zwiastu, na ile widziałem jak on wygląda, to myślę, że będzie to nie lada gratka. Co tymczasem u nas w Polsce słychać, co z rodzimych nowości wydawniczych. Polecam serdecznie wszystkim, którzy jeszcze nie czytali pracy Mikołaja Kołyszki. Groza jest święta. Jej nowe wydanie, które niebawem ma się ukazać. Jestem w trakcie rozmów z wydawnictwem, aby zrecenzować je na, na podcaście Moje Ktulu. W największym skrócie jest to praca poświęcona antropologicznej analizie mitologii literackiej Howarda Philipsa Lovecrafta. Tutaj autor inspiruje się z jednej strony metodą Claude'a Levi Czyli ojca antropologii kulturowej, z drugiej strony sięga po bardzo przeze mnie ulubionego religioznawcę Rudolfa Otto i jego koncepcję numinosum, czyli grozy religijnej, takiego paraliżującego, pierwotnego przerażenia, z którego rodzi się i które towarzyszy przeżyciom religijnym, więc mamy tutaj spojrzenie na mitologię Lovecrafta z takiej solidnej badawczej perspektywy. Już niebawem to dzieło, wydane 4 lata temu, doczeka się reedycji z pewnymi zmianami. Jeśli się nie mylę, to w najbliższy weekend w Krakowie będzie spotkanie autorskie. Informacje o tym możecie oczywiście znaleźć na moim facebookowym fanpage'u i na stronie podcastu. A, jeszcze jedno, byłbym zapomniał, coś dla fanów elektronicznej rozrywki. Poza premierą Call of Cthulhu tej gry, która ma się ukazać w Halloween tej przygodówki, mamy jeszcze jedno radosne doniesienie. Mianowicie możemy się spodziewać na najbliższych miesiącach i to na kilka różnych platform gry taktycznej opartej na Achtung Cthulhu. Czyli dla miłośników wszelkiego rodzaju drużynowych gier typu Fallout Tactics czy komando behind enemy lines, czyli różnego rodzaju drużynowych gier wojennych. Będzie to wspaniała propozycja łącząca to, co tygrysy lubią najbardziej czyli z jednej strony zmagania aliantów i III Rzeszy w czasie II wojny światowej, a z drugiej strony kosmiczną grozę Ktulu, kulturę Atlantów i tajne stowarzyszenia o których wspominałem już w audycji poświęconej kompleksowi Lize w Górach Sowich. Zachęcam do śledzenia, więcej informacji, więcej newsowych doniesień, jak zawsze. Na, na notce blogowej poświęconej temu odcinkowi podcastu. Zachęcam do śledzenia tych rzeczy, bo naprawdę w naszej dziedzinie ktulowej dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Ktulów w Polsce. Kiedy wejdzie lawina, nikt nie zwraca uwagi na pierwszy kamień. Helikopter lecący przez las tropikalny usiadł z hukiem na ziemi i wyszli z niego biali ludzie. To nie są żołnierze, raczej kapłani. Na czele idzie brodaty mężczyzna w okularach, ubrany w białe spodnie i koszulę. Nazywa się Jerzy Grotowski. Porusza się szybko, aby opuścić strefę huku Wilnika, Zmierza w stronę wioski. Jest na Haiti od kilku dni. Dotarł tam właśnie do miejscowości Kazale. Jerzy Grotowski to postać, która w podcaście poświęconym Zewowi Ktulu pojawia się dość nieoczywiście. To teoretyk i praktyk teatru, jeden z najwybitniejszych reżyserów i twórców widowisk w historii teatru. Polak urodzony w Rzeszowie, który tworzył najpierw w teatrze 13 rzędów w Opolu, później w teatrze laboratorium we Wrocławiu, później przeniósł swoją działalność twórczą już w zasadzie na skalę globalną po stanie wojennym, przebywając w Stanach, we Włoszech, gdzie ostatecznie osiadł, i przez wiele lat swoich dociekań, swoich badań, swoich eksperymentów teatralnych, Prowadził również ośrodki, takie jak ośrodek w Brzezińce i, i, i wiele innych, ten ostatni we Włoszech w Pontaderze, w których w towarzystwie zaufanych, tajemniczonych, wiernych uczniów, słuchaczy, partnerów, przyjaciół rozwijał swoje koncepcje teatralne. To nie będzie żadna przesada, jeśli powiemy, że Jerzy Grotowski był. Jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku, upamiętnianym i znanym przez praktycznie każdą osobę, która się interesuje na świecie sztuką dramatyczną, a w szczególności tymi, którzy interesują się teatrem gdzieś na marginesie takiego starego, skostniałego, mało atrakcyjnego, z perspektywy XX-XXI wieku, zwykłego, komercyjnego teatru na, na, na pudełkowej scenie. Takiego powiedziałbym zwykłego, codziennego. Jeśli chodzi o teatr niecodzienny, jeśli chodzi o teatr święty, jeśli chodzi o teatr nie jako po prostu rozrywkę, ale jako wehikuł, którym może widz i aktor odbyć podróż w nieznane, odbyć podróż gdzieś do głębi wiedzy o sobie, do poznania, do dowiedzenia się czegoś o naturze świata czy, czy wszechświata. Teatr jako rytuał. Teatr jako nabożeństwo, to Grotowski jest twórcą najwybitniejszym i, i takim, którego zarówno pisma, jak i praktyka, jak i różne eksperymenty żyją po dziś dzień w twórczości jego uczniów. W drugiej połowie lat 70. Grotowski rozpoczął etap poszukiwań, który nazywamy Teatrem Źródeł. W ramach tego przedsięwzięcia, wraz ze swoimi współpracownikami, odbywał wyprawy m.in. do Meksyku, Indii. Oraz na Haiti. Docierał na tereny i, i, i tego tam poszukiwał, gdzie wciąż będą żywe dramatyczne czy performatywne, religijne tradycje źródłowe. Stąd nazwa Teatr Źródeł. Prowadził praktyczne prace, wywiady, spotkania, współuczestnictwo w różnego rodzaju widowiskach religijnych czy rytualnych, współpracując z mistrzami tych form, gdziekolwiek się nie udał. Po to, aby wyjąć te ich praktyki z kontekstu kulturowego, w którym się narodziły, i spróbować za pośrednictwem nich, zapraszając ich do Polski, pracując z nimi, pracując z zespołami, dowiedzieć się czegoś o widowisku, dowiedzieć się czegoś o roli teatru w życiu człowieka przez wielkie c w życiu człowieka religijnego, człowieka duchowego, nie Polaka, Haitańczyka, Niemca, Amerykanina, ale. Człowieka jako istoty otwartej na tajemnice tego świata. To jest ważne i Grotowski to wielokrotnie podkreślał, że tutaj nie chodziło o stworzenie jakiejś syntezy kultur ani, ani też o przyswojenie sobie, nauczenie się określonych technik dramatycznych, tylko o odnalezienie źródeł tych technik, które dzisiaj istnieją. Takie spekulatywne sięgnięcie do korzeni, praktyczne odkrycie tych elementów, które poprzedzają. Różne znane dziś techniki teatralne czy rytualne. Na Haiti Grotowski spotkał się z grupą kapłanów, tancerzy kultury voodoo. Te haitańskie tańce tańce afrokaraibskie wywarły bardzo silny wpływ na jego twórczość. Tutaj główną rolę odegrała wspólnota Saint-Soleil. Haitańczycy, którzy przybyli z Grotowskim do Wrocławia. Natomiast osoby. Interesujące się praktyką teatralną Grotowskiego wiedzą o jeszcze jednej, bardziej tajemniczej, bardziej ciemnej osobie, która przybyła z Haiti do Polski razem z Grotowskim i która tutaj pewne działania na pograniczu teatru, religii i magii prowadziła. I jemu właśnie chciałem poświęcić w dzisiejszej audycji tę sekcję, którą w Polsce dlatego, że to było rzeczywiście spotkanie być może przeszczep być może jakaś brutalna konfrontacja sił duchowych i religijnych haitańskich wudu z rzeczywistością PRL-u przełomu lat 70 i 80 kapłan wudu hungan który przybył z Grotowskim a nie należał właśnie do tej wspólnoty sansode tych tych haitańczyków z którymi Głównie nawiązał kontakt grotowski, nazywał się Amon-Fremon. I on nie został wybrany przypadkiem. Miejscowość Kazaleo, o której mówiłem, to centrum tradycji na Haiti związanych z obecnością w XIX wieku legionistów polskich służących w armii francuskiej, którzy. Tam właśnie na Haiti zostali wysłani przez Francję, aby tłumić powstanie tubylców, tłumić powstanie tej, tej ludności czarnej i, i e, e, indiańskiej, i, e, czyli lokalnej i tej czarnej ludności, a więc niewolników, którzy przybyli z Afryki e, Zachodniej, byli przywiezieni, aby pracować na tamtejszych plantacjach. Ta kampania z udziałem polskich żołnierzy. Była kompletną klęską, ona, ona się nie udała, a jeśli chodzi o naszych rodaków, którzy w niej brali udział, to wręcz część z nich zdezerterowała, a część rozpłynęła się gdzieś, zniknęła w tej haitańskiej dżungli, część po prostu przeszła na stronę rebeliantów, jako tych, którzy walczyli o słuszną sprawę. I stąd nic dziwnego, że w takich miejscowościach jak kazale. Można gdzieś było jeszcze w, pod koniec XIX wieku czy na początku XX wieku znaleźć czarnoskórę dzieci albo czarnoskórych dorosłych o niebieskich oczach albo o, o jaśniejszym odcieniu włosów. Dzisiaj oczywiście to już się wszystko rozpłynęło w puligenowej, ale dla mieszkańców tych wiosek Polska jest pewnego rodzaju. Takim świętym, nieznanym, bardzo odległym punktem odniesienia. Oni oczywiście do Polski nie jeżdżą, bo co mieliby to robić? Jeżeli podążają gdzieś za zarobkiem, to będą się kierowali raczej do Francji. Znając język, mogą tam znaleźć jakieś perspektywy zawodowe czy, czy nowe życie. I spotkanie z Jerzym Grotowskim, który tam przylatuje helikopterem w 1980 roku, jest dla tych ludzi czymś absolutnie wyjątkowym a w szczególności dla Mona Fremona, którego Wielki Biały, Jerzy Grotowski zabiera ze sobą do Polski. Tego kapłana wudu, który utożsamia się z polską, polskim pochodzeniem, z, z jakimiś swoimi polskimi przodkami, a na Haiti oczywiście on po polsku nie mówi, posługuje się takim kreolskim, francuskim i rozwija tam własny nurt wudu, kult, który w jego rodzie jest, jest kultywowany od pokoleń, kult drzewa. Polak i hajtańczyk jednocześnie. Polak w pewnym sensie, hajtańczyk też wyjątkowy, bo kapłan w mówi o sobie la bala poloń. Chce powrócić do ziemi ojców, aby tam doświadczyć jakichś przeżyć duchowych, poznać je. Przyjmuje zaproszenie Grotowskiego. Co się działo z Amonem Fremonem w Polsce? No, trochę o tym wiemy. Z relacji przyjaciół i, i współpracowników Grotowskiego, którzy się z nim spotykali, dysponujemy opowieściami z pierwszej ręki, w jaki sposób on prezentował praktyki, techniki, elementy taneczne, elementy śpiewu wibracyjnego, elementy magiczne wódu przebywając w Polsce. Wtajemniczając swoich polskich nowych przyjaciół w drzewo. Pokazywał w lesie, jak znaleźć szczególne rośliny, które w pewnym sensie są przewodnikami tego lasu. One mają doprowadzić do tego właściwego drzewa, na którym koncentruje się kult. Wyobraźcie to sobie: 80 rok gdzieś pod Wrocławiem, pod łodzią Gdańskiem, czy pod Warszawą, nie wiem, w Puszczy Kampinowskiej, czy, czy w, gdzieś tam w lasach wokół Oliwy, koło Gdańska. Zima, śnieg i grupa fanatyków, grupa czcicieli wtajemniczonych w religijną formę teatru, którzy podążają za swoim gościem z Haiti, zawiniętym w jakąś pewnie kurtkę puchową, bo musiało mu być tej zimy bardzo zimno w Polsce. Mówimy o dosyć srogich klimatycznie momentach w historii, w historii Polski. Którzy podążają za nim, a on składa pokłony. Poszczególnym roślinom, które prowadzą go do właściwego drzewa. I kiedy on się z tym drzewem spotyka, to drzewo to wydaje z siebie głos, uznając braterstwo duchowe z tym kapłanem Wudu. To, co interesowało Grotowskiego najbardziej, to oczywiście jest moment, w którym luła, czyli, czyli duchy Wudu dosiadają tancerza, w którym następuje właśnie to nawiedzenie, czy opętanie. Czy, czy jakiegokolwiek słowa nie użyjecie, wiadomo o co chodzi. Chodzi o ten moment, w którym następuje mistyczne, czy, czy jakieś takie transcendentne przeżycie w tym rytuale Wudu. Co interesowało Amona Fremona? Być może chęć poznania swoich korzeni, być może chęć skonfrontowania się z tą przeszłością, być może jakieś własne poszukiwania duchowe. Amon Fremon powrócił na. Haiti po tym pobycie w Polsce i nie pozostawił żadnych specjalnych zapisków. Tak naprawdę informacje, które o, o jego praktyce wudu to znamy z kolei z reportażu takiego włoskiego podróżnika, który kilka lat później spotkał go już w zasadzie umierającego ciężko chorego. I z takich różnych elementów składamy tę opowieść, próbując zrozumieć, co robił kapłan wudu w Polsce w 80 roku w przededniu. Stanu wojennego w momencie Karnawału Solidarności. Pewną propozycję, pewną wersję tej historii napisali dla nas kilka lat temu reżyserowie. Duet reżyserski, który nakręcił film Sztuka Znikania. Mówimy tutaj o Bartoszu Konopce i Piotrze Rosołowskim, czyli, czyli o twórcach, których kojarzymy m.in. z nominowanym do Oscara filmem Królik po Berlińsku. Film miał swoją premierę 5 lat temu w ramach takiego cyklu filmów poświęconych PRL-owi, realizowanych w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. To jest niesamowite jak to się wszystko składa, tak? Tutaj mamy Wódu Grotowskiego, PRL, stan wojenny, Solidarność i Unię Europejską i jeszcze to wszystko w postaci filmu finansowanego ze środków publicznych. Film ten nie jest dostępny w całości w internecie legalnie. Musicie znaleźć jakiś sposób obejrzenia go, jeśli was zaciekawi, ale polecam wam trailer filmu, który już daje pewne wyobrażenie o klimacie, który w nim Panuje, który zamieszczam na stronie mojego podcastu. Konopka i Rosołowski proponują nam w formie takiej, gdzieś na pograniczu dokumentu, pewną interpretację tego, co spotkało Amona Fremona w Polsce. Jest to historia bardzo niepokojąca, wciągająca, ale inspirująca i, i w pewnym sensie godna opowiedzenia tutaj w ramach naszej dzisiejszej audycji. Bo jak Amon Fremon mógł interpretować to, co widział? Ludzi stojących w kolejkach, czyli, czyli ludzi, którzy nie chcą być ze sobą, ale Muszą tworzyć jakąś taką ad hoc wspólnotę, żeby, żeby zaspokoić swoje najprostsze potrzeby. Wspólnotę również ruchu, stania, przemieszczania się krok po kroku. Jak zareagował, widząc na przykład pałac kultury, budynek w środku miasta na pustym placu, który, który mógł mu przypominać, nie wiem, nagrobki z Haiti, tylko że, jak mówi w filmie Narrator, wstawianie okien do grobowca to. Z perspektywy Wudu nie jest dobry pomysł. Jak mógł odczytywać przede wszystkim Amon Fremont te zmiany polityczne, które następują w tamtym momencie, w momencie wielkiego rozedrgania, wielkiego napięcia politycznego związanego z solidarnością? Reżyserowie filmu sztuka znikania proponują nam niesamowitą. Interpretacją. Ta interpretacja jest tym ciekawsza, że tak bardzo zakorzeniona w różnych faktach antropologicznych, faktach religioznawczych dotyczących wódu, Nie wiem, czy z, mówi wam coś takie imię i Dantor, Ezila Dantor. To jest jedna z bogiń haitańskich. Jak zobaczycie jej podobiznę, to dla, dla każdego Polaka to jest moment takiego małego zaskoczenia czy szoku, bo to jest po prostu Matka Boska Częstochowska przywieziona przez legionistów w XIX wieku. Ta ikona, ten, ten obraz, ta podobizna, która została później wpleciona, zaadaptowana, zasymilowana do Panteonu Duchów Wudu, czyli mamy Czarną Madonnę z ranami na twarzy, która to przedstawienie jest wypełnione zupełnie nowymi sensami. Ono w Panteonie haitańskim to jest Pani, która odpowiada za żywioł kobiecy, jest patronką mężobójczyń, jest patronką noża, noża, sztyletu, broni, jest patronką lesbijek, jest duchem, tak jak wszystkie duchy haitańskie, który... Gdzieś znajduje sobie ulubione miejsca w rzeczywistości i uczestniczy na co dzień w życiu tamtejszej ludności, w ich świecie, wierzeń w ich świecie religijnym. Czyli co przeżywa Amon Fremon, widząc na przykład w klapie Lecha Wałęsy czy na bramie Stoczni Gdańskiej Matkę Boską Częstochowską, widząc Ezili Dantor, gdzieś się te dwa obrazy nakładają na siebie, zacierają. Być może on, on widzi i czuje, że w tym miejscu dzieje się coś niesamowitego i jak dowiadujemy się z filmu ma to na nim wywołać przerażające wrażenie bo widzi z jednej strony karnawał Solidarności ale wie że te dobre duchy które inspirują ludzi do wolności które pozwalają im walczyć z przeciwnościami mają również swoje mroczne rewersy I Ezili Dantor ma swój rewers Ezili je Rouge, czyli Ezili o czerwonych oczach, tę taką mroczną postać tego samego ducha, krwiożerczą, niegodziwą, chcącą dla ludzi złego. Które z tych dwóch wcieleń będzie się realizowało, to jest przedmiotem wielkiego niepokoju tego kapłana, który, który widzi, jak z nieba pada woda niegasząca pragnienia, jak ludzie są uwięzieni w domach. Przez śnieg, jak następuje ofensywa sił ciemności, które, jak mógłby to przez pryzmat swojego świata wyobrażeń Wudu powiedzieć, wyprowadzają 13 grudnia 81 roku na ulicę armię zombi. A prości ludzie boją się zombie, bo ich obecność oznacza, że gdzieś w pobliżu jest kapłan, który potrafi kraść dusze. Zili Dantor każe Amonowi spłacić stary dług krwi. On jest Polakiem, tak się identyfikuje, dlatego ma wypędzić z Polaków złe duchy, złe Loa. Ma użyć wszystkich mocy, zaklęć polskich i haitańskich, żeby zapobiec nadciągającej katastrofie. Czy to Ktoś o tym wie w Polsce, czy, czy, czy wie o tym milicja, czy wie o tym służba bezpieczeństwa, że gdzieś w lasach pod polskimi miastami 81 roku jakiś haitański kapłan próbuje przy pomocy magii wudu zapobiec rozlewowi krwi, przesunąć historię na dobre tory, stworzyć warunki do tego, aby Polacy wyzwolili się z jarzma komunizmu. Wiemy, że Amon Fremon miał pewne spotkania z milicją. Nie wiemy, i, i może nigdy się tego nie dowiemy, a może gdzieś w archiwach IPN-u jakiś historyk kiedyś odnajdzie informację o tym, w jaki sposób to było postrzegane. Czy Amon Fremon cieszył się jakiegoś rodzaju immunitetem jako taka ciekawostka jako jakiegoś rodzaju kuriozum. Grotowski warto wspomnieć w czasie stanu wojennego wybiera emigrację. Nie wraca do Polski. On Grotowski był członkiem PZPR od 1955 roku aż do końca natomiast w czasie stanu wojennego decyduje się wobec ultimatum, któremu stawia władza ludowa, żeby poparł pewne działania oportunistyczne działania, które mają, Wzmocnić pozycję rządu w środowiskach twórczych. On, tego, on się na to nie godzi. Grotowski od tego momentu w zasadzie już spędza resztę swojego życia na emigracji w Stanach Zjednoczonych, w Włoszech, wykładając pod koniec życia w latach 90. -tych również w Collège de France w Paryżu. Czyli co, trudno się spodziewać, żeby on otaczał jakąś ochronę, jakąś formę protekcji nad Amonem Fremonem w tym niesamowitym przedsięwzięciu wypędzania z Polaków złych duchów. Zdaniem Fremona to się udało, to znaczy udało mu się wpłynąć na bieg historii kosztem najwyższego poświęcenia, kosztem przemiany, kosztem utraty tożsamości, kiedy Fremon wraca na Haiti. I to wiemy od jego rodziny, od jego uczniów, od ludzi, którzy go znali: on jest już kimś innym. Dzieci za nim wołają na ulicy: Blanc, Biały, nie odprawia rytuałów, żyje samotnie. Mówi, że podczas ceremonii w Polsce poświęcił całą swoją moc i umarł jako hungan. Do końca życia mieszka w Nansuz, w miejscowości niedaleko Kazale na Haiti, gdzie nadal zgłębia duchowość wielkiego drzewa figowego, z którym się utożsamia. I jeśli wierzyć relacjom tych jego przyjaciół i pobratymców drzewo, to w dniu śmierci Amona Fremona znika, zostaje po nim tylko ślad. Czy Amon Fremon wpłynął rzeczywiście na bieg historii, czy jego rytuały wudu miały znaczenie w zmaganiach z totalitaryzmem, w zmaganiach z upiornym komunizmem w Polsce w latach 80.? Kiedy zejdzie lawina, nikt nie zwraca uwagi na pierwszy kamień. Okej, okay, a jak wykorzystać tę całą historię, którą znamy z opowieści współpracowników Grotowskiego czy, czy, czy z relacji Konopki i Rosołowskiego w filmie Sztuka Znikania na naszych sesjach w Zawiektulu? Można podejść do tego na bardzo wiele różnych sposobów. Jak wiecie, te polskie wątki oczywiście najłatwiej się wykorzystuje wtedy, kiedy po prostu pozostajemy w tej epoce, kiedy one. Mają swoją realizację, kiedy one osiągają swoją dojrzałość. Czyli jeżeli ktoś chciałby, czy na konwencie, czy, czy jako taką jednostrzałową przygodę poprowadzić swoim graczom, coś w realiach lat 80. jeżeli się nie boicie podnieść ciężar tematów takich właśnie jak stan wojenny, czy jak przemiany demokratyczne w Polsce, to no oczywiście to jest, to jest trop najbardziej oczywisty. No, ale to, co mnie bardziej interesuje w tej historii z perspektywy Zewuktulu, to jest w ogóle ta figura kapłana jednego obrządku, który się znajduje w innej kulturze. I to mi się wydaje najciekawsze. To znaczy, niezależnie od tego, czy gracie w Ktulu w 1890 roku w Anglii, czy gracie w latach 20 w Stanach, czy gracie w współczesności, czy, czy nawet w Ktulu średniowiecznym Dark Ages około 1000 roku. Naszej ery, to możecie w tej historii znaleźć pewne inspiracje, pewne pomysły na to, w jaki sposób wprowadzać i wykorzystywać właśnie tego obcego, tego innego. A Fremon mówi o sobie, że jest Polakiem. No, nie wiem, czy, czy ci, ci, co dzisiaj rozsądzają, kto ma prawo się nazywać Polakiem, a kto nie, to by, jakby go zobaczyli, to by się z nim zgodzili. Ale jest właśnie tym obcym. Jest obcym nie tylko z koloru skóry, czy nie tylko z obyczaju, ale właśnie obcym religijnie. Jest kapłanem Wudu w katolickim kraju i on w tym nie widzi sprzeczności. On tutaj widzi właśnie, jak wszystkie elementy układanki składają się w logiczną z jego punktu widzenia, zrozumiałą, spójną całość i on na tę rzeczywistość oddziałuje swoją magią, swoimi rytuałami. Jeżeli jesteście w stanie dotrzeć do filmu Sztuka Znikania, to bardzo was serdecznie zachęcam do tego, żeby się z tym dziełem zapoznać. Jest ono niesamowitą reinterpretacją perelowskich rytuałów, stadionowych defilat, ale też tych dramatycznych momentów srogich zim, no i oczywiście stanu wojennego, pacyfikacji. Wojska na ulicach, zomowców w maskach rozpędzających demonstracje. Wszystkie te wątki są tam pokazane przez pryzmat bardzo ciekawy, innej właśnie wrażliwości magicznej, przez pryzmat wódu. Tak jak mógł to widzieć Amon Fremon, przywieziony przez wielkiego białego człowieka teatru Jerzego Grotowskiego. Recenzja. Osoby dobrze zapoznane z ofertą wydawniczą Chaosium znają na pewno linię Secrets of, opisującą możliwe przygody i tajemnice różnych miast na świecie. W 1997 roku Chaosium wydało w ramach tej linii podręcznik Secrets of New Orleans. Dodatek do zwktul w latach 20. XX wieku. Był on później wznowiony w 2009 roku i po dziś dzień jest najbardziej wyczerpującym i kompletnym opisem kultury Nowego Orleanu, południowej Luizjany, a także kultury wodu, jakim dysponujemy na potrzeby projektowania i prowadzenia sesji właśnie w tym rejonie. Podręcznik jest cały czas w sprzedaży na DriveThruRPG. Można go też kupić w wersji książkowej ze strony Chaosium i w wielu zachodnich, zwłaszcza amerykańskich księgarniach, które mają w ofercie suplementy do Zebuktul. Jest to dość interesująca pozycja dlatego, że w przeciwieństwie do innych miast opisanych w tej serii Nowy Orlean może być bardzo kuszącym miejscem do lokalizacji przygód w Zwiektolu. W piątej edycji mieliśmy w również polskim wydaniu w podręczniku przygodę, która bardzo dobrze nadawała się do lokalizacji w Nowym Orleanie, a więc stępującego nieboszczyka. Nie zdziwiłbym się, gdyby wielu polskich strażników chciało dowiedzieć się czegoś więcej o Południowej Luizjanie, o tych rejonach bagiennych, o Nowym Orleanie i o kulturze wódu, co pozwoliłoby im wzbogacić swoje przygody o właśnie te wątki. Jeżeli tego szukasz, to Secrets of New Orleans jest prawdziwym almanachem, prawdziwym kompendium wiedzy o tych rejonach. Książka składa się z kilku rozdziałów. Mamy tutaj siedem części. Pierwsza z nich poświęcona jest historii Nowego Orleanu, która rozgrywa się w XVII, XVIII, XIX wieku i obejmuje zarówno przygody pierwszych francuskich osadników tych rejonów, jak i później rozwój Nowego Orleanu jako. Jednego z ważniejszych potów Stanów Zjednoczonych. Mamy tu również interesujące informacje na temat kultury kreolskiej, kultury Cajun, a więc francuskojęzycznej ludności południowej Luizjany. Oraz informacje o jednym z najsłynniejszych elementów tamtejszej kultury, a więc o obchodach zapustów, o obchodach ostatków, a więc tygodniu karnawału, ostatnim tygodniu karnawału znanym jako. Mardi Gras. W pierwszym rozdziale mamy też mnóstwo informacji dotyczących obyczajów, zawodów, które można wykonywać w Nowym Orleanie lat dwudziestych, a co więcej, również dodatkowe uwagi, które pozwalają na przeniesienie tej wiedzy do innych epok, do innych settingów ktulowych. Drugi rozdział jest opisem najstarszej klasycznej Emblematycznej dzielnicy miasta. French Quarter, kwartał francuski, to ten rejon Nowego Orleanu, który urbanistycznie był zaprojektowany na deskach kreślarskich wspaniałych francuskich urbanistów. Jest to obszar, który stanowi kulturalne i historyczne centrum miasta o prostopadłej siatce ulic. Tam w Nowym Orleanie znajdziemy te. Piękne domy z podcieniami z żeliwa, piękne domy z wspaniale kutymi balustradami, dekoracjami, o jednolitym stylu architektonicznym, ale również przez to, że ta część miasta zachowała swój historyczny charakter o niesamowitym klimacie, to jest właśnie ten magnes dla turystów, dla miłośników jazzu, dla miłośników tajemnic, kiedy się pochodzi po uliczkach French Quarter w Nowym Orleanie. To naprawdę za każdym rogiem czają się fantastyczne historie i fantastyczne tajemnice. Są tam nawet i biura przewodników, które specjalizują się w oprowadzaniu turystów po Nowym Orleanie szlakiem różnego rodzaju tajemnic i mrocznych opowieści. Będąc w Nowym Orleanie parę lat temu przysłuchiwałem się jednym uchem kilku takim grupom. Sam też sporo czytałem o różnych mrocznych domach, które były świadkami... Czy to zbrodni, czy to różnego rodzaju perwersji, wynaturzeń, naprawdę French Quarter jest prawdziwym skarbcem tego typu inspiracji i opowieści. Mamy więc o tej dzielnicy prawie 20 stron opisu, także dodatkowe informacje wprowadzające takie klasyczne postacie, jak na przykład Jean Lafitte, jeden z najsłynniejszych piratów z Karaibów, który gdzieś tam na południe od Nowego Orlanu miał swoją. Kryjówkę miał swoją siedzibę i który związany jest z miastem. To jest bardzo fajną cechą tego podręcznika w ogóle, że na marginesach mamy przedstawiony szereg interesujących bohaterów niezależnych, których można wykorzystać w różnych epokach, włącznie z ich współczynnikami. I tutaj często historia tych postaci jest zreinterpretowana przez pryzmat mitów Cthulhu. Trzeci rozdział podręcznika, The Greater City. Opisuje pozostałe dzielnice Nowego Orleanu. Ja muszę szczerze przyznać, że wydało mi się to no, troszkę przesadą, troszkę niepotrzebnym zbiorem informacji, dlatego że, no, oczywiście, jeżeli ktoś ma zamiar prowadzić kampanię w Nowym Orleanie, to tutaj będzie miał zbiór wszystkich informacji o takich dzielnicach jak Garden District, jak Uniwersytet Tulane. Jak jezioro Pontchartrain, jak plantacje położone w rejonie Nowego Orleanu, ale szczerze mówiąc, to jest trochę taka wiedza, no powiedziałbym, która jeszcze w drugiej połowie lat 90. na pewno się broniła, ale dzisiaj w dobie powszechnego dostępu do internetu i ogromnych ilości informacji, które stamtąd można wyciągnąć, nie jest aż tak niezbędna. Na plusy warto jednak zaliczyć to, że twórcy tego Podręcznika, a więc przede wszystkim Fred Van Lenti i jego drużyna zadbali o to, aby zamieścić w książce plany typowych budynków w poszczególnych dzielnicach. Ja akurat w czasie mojego pobytu w Nowym Orleanie mieszkałem w Treme. To jest dzielnica położona nieco na Północ od głównego miasta, od French Quarter, również dzielnica historyczna, zabytkowa, kolebka jazzu. A te wspomnienia ożywały, kiedy czytałem ten podręcznik. Wspaniałe, cuda architektury, tam domy z podcieniami, gazowe latarnie na frontach domów. Klimat jest naprawdę niesamowity. Ale z drugiej strony, pomijając te ciekawe informacje o. Plantacjach, czy o kluksklanie, które pojawiają się w tym rozdziale, powiedziałbym szczerze, że nie jest on jakiś specjalnie niezbędny. Co innego rozdział czwarty, opis Bayou Country, czyli opis całego tego rejonu południowej Luizjany, tam w przeciwieństwie do reszty Stanów Zjednoczonych nie mówi się o hrabstwach, ale o parafiach, to jest ten stary jeszcze element, pozostałość przedrewolucyjnej Francji, której Podział administracyjny właśnie opierał się na jednostce parafii, dopiero Napoleon zmodernizował je, sprowadzając podział na regiony i departamenty. No i ten opis Bayou Country to jest rzecz absolutnie obowiązkowa dla każdego, kto chciałby przede wszystkim przenieść do swoich scenariuszy, do swoich sesji klimat klasycznego opowiadania Lovecrafta ze Wktulu. Jeśli dobrze sobie przypomnicie, to środkowa część tego opowiadania jego druga część jest pełna wspomnień inspektora Legras, który prowadził właśnie na bagnach w okolicach Nowego Orleanu słynne rajd, słynne śledztwo, w ramach którego aresztował całą chmarę kultystów Ktulu, którzy tam spotkali się. Aby odprawiać swoje mroczne rytuały, w rozdziale o Bayou Country mamy też mnóstwo ciekawych etnograficznych informacji dotyczących kurhanów indiańskich, wprowadzenie w działalność ezoterycznego zakonu Dagona, informacje o działalności mafijnej, jeszcze o tej kulturze kreolskiej-francuskojęzycznej, nawet o eksploatacji ropy naftowej na tamtejszych bagnach, co daje nam już w zasadzie pełny przegląd wszystkich aspektów południowej Luizjany i bardzo bardzo dużą pigułkę informacyjną dla strażnika. Można po przeczytaniu tego z rozdziału siadać do pisania czy do adaptacji scenariuszy i na pewno nie zabraknie tu informacji. Rozdział piąty poświęcony jest wudu. wodu zarówno jako religii, jak i wudu w jej aspekcie Kulturowym czy etnograficznym, a więc tym, w jaki sposób ten synkretyzm wierzeń zachodniej Afryki i religii chrześcijańskiej w jej katolickim wydaniu wpłynął na ukształtowanie się pewnych tropów, pewnych wzorów, pewnych motywów kulturalnych charakterystycznych właśnie dla basenu Karaibskiego. Ten rozdział przyda się nie tylko do prowadzenia. Przygód w środowisku wodu południowej Luizjany czy, czy południowych Stanów Zjednoczonych, ale również będzie skarbcem informacji dla wszystkich strażników tajemnic, którzy chcą zlokalizować swoje przygody na Wyspach Karaibów, na przykład na Haiti, na Kubie czy w innych miejscach. Mamy tutaj informacje zarówno o. Organizacji kultu, jak i o tym, w jaki sposób zostaje się hunganem albo mambo, czyli kapłanem wódu. Mamy informacje o czarnoksiężnikach, mamy informacje o duchach, o panteonie wódu, czyli tak zwanych Lua. Mamy księgę zaklęć wódu, mamy krótką biografię, mały biogram Marie Lavo, najsłynniejszej szamanki wudu z Nowego Orleanu. No, i wszystko to składa się włącznie z planami typowych humforów, czyli tych hatek, hatek zombie, tak zwanych, hatek, w których odbywają się rytuały wódu. To prawie 20 stron bardzo, bardzo ciekawych informacji, zarówno etnograficznych, jak i takich, które już można bezpośrednio przełożyć na mechanikę gry. Ten suplement kończy się scenariuszem Twilight of the Fifth Sun. Świt Piątego Słońca. Jest to scenariusz właściwie jednostrzałowy, odrobinkę przeładowany tymi wątkami noworlańskimi, i powiedziałbym szczerze, że on nie daje takiej możliwości pełnej ekspozycji wszystkich wątków etnograficznych czy, czy historycznych, które wprowadza. To należałoby poświęcić na to więcej niż jedną sesję. Jest tego może trochę za dużo, ale z drugiej strony jest to. Stara dobra przygoda dochodzeniowa w tradycyjnym stylu ktulowym, i jeżeli drużyna Twoich graczy właśnie znajduje się w Nowym Orleanie, albo w jakiś sposób chciałbyś jako Strażnik Tajemnic rozpocząć przygody właśnie w tym rejonie Stanów Zjednoczonych w latach 20., to Twilight of the Fifth Sun całkiem dobrze się do tego. Nada, ponieważ otworzy całe mnóstwo różnych wątków i ścieżek, którymi bohaterowie będą mogli dalej podążać, a z drugiej strony zawiera konkretną, dramatycznie zdefiniowaną konfrontację z jednym z wielkich przedwiecznych, który ma jakiegoś swojego odpowiednika w Panteonie Wódu, ale nie chcę tu już zdradzać dalszych szczegółów. Jak to zwykle w starych podręcznikach bywa, wszystko kończy się Suplementem bibliograficznym i indeksem, jeżeli mamy ten podręcznik w wersji papierowej, a nie PDF-owej, to są to oczywiście cenne i potrzebne informacje. Co do szaty graficznej, podręcznik jest dość charakterystycznie złożony, zawiera bowiem na dosłownie każdej stronie ciekawe marginalia. Są to albo przedstawienia BN-ów razem ze statystykami i Portretami BNów związanych z daną częścią miasta albo z daną częścią regionu. Mamy tutaj historyczne zdjęcia archiwalne przedstawiające niektóre miejsca klimatyczne, utrzymane w jednolitej konwencji rysunki przedstawiające wnętrze lub sytuacje. Mamy wreszcie, jak już wspomniałem, mapy, plany, rzuty, pięter i pomieszczeń w poszczególnych typowych budynkach, słowniczki. Różnego rodzaju chronologie. Naprawdę jest tutaj mnóstwo wartościowych informacji w tych marginaliach. Także właściwie, książkę można czytać na dwa sposoby: albo czytając ten tekst główny, albo przeglądając sobie to, co znajdujemy na marginesach i tym tropem odkrywając różne potencjalnie interesujące nas wątki, pogłębiając sobie później to lekturą tekstu głównego. Jeśli miałbym ocenić ten podręcznik, to przyznam szczerze, że Secrets of New Orleans na pewno w momencie ukazania się był większą rewelacją czy, czy, czy rewolucją niż dzisiaj. Dzisiaj, kiedy mamy już szersze możliwości dokumentowania się, no to dowiedzieć się więcej o kulturze południowej Luizjany, dowiedzieć się więcej o Wudu nie jest tak trudne, jak kiedyś. Mimo wszystko nadal pozostaje to po prostu solidnym, Kawałem dobrej roboty, którą wykonał kiedyś zespół autorski, i nadal bardzo dobrze przyda się strażnikom, którzy albo interesują się kulturą południa Stanów Zjednoczonych, albo już mają w planach konkretne zlokalizowanie przygód dla swoich drużyn, wpuszczenie badaczy tajemnic w te labirynty sekretów Nowego Orleanu. Dla nich na pewno ten podręcznik będzie. Przydatny. Ze względu na ciekawą szatę graficzną, ze względu na ten ciekawy układ i kompletny, wartościowy, jeśli chodzi o treść, wysoki poziom tej publikacji, bez wahania, daję tutaj ocenę 4. Nie sądzę, żeby K.O.S.U. chciało wznowić ten podręcznik epoka tych podręczników, które są monografiami pojedynczych miast. W pewnym sensie już. Przeminęła dzisiaj. Graczej Strażnicy Tajemnic poszukują trochę innego rodzaju publikacji, więc też nie należy się spodziewać jakiejś specjalnej reedycji czy alternatywy w najbliższym czasie. Jeżeli chcecie skorzystać z jakiejś promocji na PDF-a albo natraficie gdzieś na ten podręcznik. Ja akurat kupiłem go w księgarni Dragon Slayer w Austin w Teksasie za 16,95 dolarów. No jest to. Trochę spora kwota, jak na moje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o te wydatki, ale nie żałuję, dlatego że dla mnie stanowią wspaniałą pamiątkę. Dla osób, które nie mają jakichś specjalnych związków czy wspomnień związanych z Luizjaną i z południem Stanów Zjednoczonych, ten aspekt odpada. Sądzę, że zakup PDF-a na RPG, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy tak ciekawe promocje jak te tego lata, to będą dobrze wydane pieniądze. I z czystym sumieniem go rekomenduję. Zasady, jak już wspomniałem, podręcznik Secrets of New Orleans zawiera zwięzłe omówienie magii wodu. Nie będę go referował w całości, ale skupię się na dwóch najważniejszych. Najlepiej znanych czarach, które możecie chcieć wykorzystać na swoich sesjach. To klasyka w najlepszym wydaniu, jak sporządzić laleczkę wodu i jak stworzyć zombie. Lalka wudu mieści się w grupie zaklęć związanych z zaczarowaniem przedmiotu. W tej samej kategorii znajdziemy na przykład przepis na świecę. Do sporządzania lalek wodu kompetentni są jedynie kapłani wodu. Czyli w przypadku kobiet nazywa się ich mambo, w przypadku mężczyzn Hungan. Ogólną nazwą dla wszystkich tych kapłanów wudu, którzy parają się czarną magią, którzy zgadzają się za pieniądze albo za inne korzyści czarować tak, aby zaszkodzić komuś, jest nazwa Bokor. Tak nazywa się właśnie czarnoksiężników religii wudu. Stworzenie laleczki wudu jest to. Urok trójstronny, czyli jego wykonaniu towarzyszy udział czynny lub bierny trzech osób. Pierwszą z nich jest proszący, czyli osoba, która przychodzi do kapłana z prośbą o sporządzenie lalki. Druga osoba to wytypowana przez proszącego ofiara. Ona fizycznie nie uczestniczy w rytuale, ale do zaklęcia potrzebny jest jej włos słonowy. Trzecia osoba, to oczywiście Bokor, kapłan, który przygotowuje woskową podobiznę ofiary i zaklinają w toku rytuału trwającego około godziny. Zaklęcie wymaga od niego wydania trzech punktów magii. Dodatkowo kosztuje zarówno rzucającego, jak i tego, kto przychodzi z prośbą o sporządzenie lalki wódu, k3 punkty pocztalności. W latach dwudziestych kapłani voodoo, zgodnie z tym co pisze podręcznik Secrets of New Orleans, pobierają za ten rytuał opłatę w wysokości 40 dolarów. Natomiast włos oczywiście należy dostarczyć na własną rękę. Jeśli zaklęcie się uda, to zyskujemy dość silny przedmiot magiczny, który pozwala szkodzić ofierze na wiele sposobów. Każdorazowe wbicie szpilki. Wybraną część ciała lalki zmusza ofiarę do wykonania ekstremalnie trudnego testu kondycji czyli językiem mechaniki ktulowej przekładam tutaj starą mechanikę piątej edycji, która posłużyła autorom podręcznika Secrets of New Orleans na nową nomenklaturę czyli jest to test na kondycję podzieloną przez pięć. Niezdanie tego testu może mieć różny skutek w zależności od części ciała, która jest atakowana. Zwykle to będzie osłabienie siły fizycznej, np. utrata sił w rękach albo w nogach i związany z tym ból. On upośledza funkcjonowanie ofiary. Mechanicznie to oznacza podniesienie o jeden stopień trudności. Wszystkich testów fizycznych. To jest z normalnego na trudny, z trudnego na ekstremalny, a w przypadku ekstremalnego jeszcze podzielenie na pół cechy lub umiejętności, która jest testowana. Czyli na przykład, jeżeli e, ofiara jest pod wpływem oddziaływania laleczki wódu i wbito w lalkę szpilkę w prawe ramię, to do e, ataków z e, użyciem umiejętności Brawl. Albo do e, zastosowania umiejętności, dajmy na to otwieranie zamków, czy do zastosowania umiejętności obsługa ciężkiego sprzętu, jeżeli to wymaga e, wykonania jakichś czynności manualnych, e, użycia siły fizycznej, będzie miało zastosowanie ten negatywny modyfikator. I do każdej innej czynności fizycznej z, związanej z, z jakimiś motorycznymi funkcjami danej kończyny. Można też w ten sposób zaatakować zmysł, wzroku, słuchu, smaku, powonienia. Można wywołać impotencję, można wywołać ból zęba, jak się dobrze trafi. Jeśli zajrzycie na stronę mojego podcastu mojektulu.pl, to znajdziecie tam m.in. zdjęcie takiej prawdziwej lalki wódu ze zbiorów Muzeum Louvru w Paryżu. Ktoś się nad nią nieźle pastwił, ma wbitych 13 igieł możemy sobie przy pomocy wyobraźni zwizualizować jak się czuła osoba która była ofiarą tego rytuału Warto jednak zaznaczyć że nie da się przy pomocy lalki wudu uśmiercić ofiary ani zadać jej obrażeń obniżających liczbę punktów wytrzymałości ani wywołać u niej niepoczytalności Moim zdaniem to dobrze zrównoważona mechanicznie decyzja autorów tego dodatku To jest ważne żeby oddzielić Potężną magię mitów Cthulhu, z zaklęciami, które nie wiem, duszą ofiarę wodą, która się materializuje w, w płucach albo, albo w, e, 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 powodują jakieś inne bardzo poważne oddziaływania, od tej magii e, świata karaibskich duchów, od, od magii wódu. E, czym innym jednak są siły mitów, czym innym jest e, siła magii wódu. Chociaż, jak już wspominałem, Podręcznik zawiera również pewne sugestie odnośnie tego, jak można przełożyć poszczególne lua na panteon bóstw mitów. Ok, a co się tyczy stworzenia zombie? No to opis zaklęcia jest jeszcze ciekawszy. Tutaj mamy naprawdę do czynienia z etnograficznym popisem autorów, ponieważ odnosi się do prawidłowej... Toksykologicznej, medycznej wiedzy o tym, jak działają kapłani wódu. Stworzenie zombie nie jest ożywieniem martwej ofiary. To jest raczej kontrolowanie półżywej osoby. Stworzenie zombie jest dwustopniowe i zaczyna się od zatrucia ofiary specjalną miksturą. Mikstura ta zawiera wyciągi z różnego rodzaju korzeni, ale też wnętrzności ryby z rodziny rozdymkowatych. I to jest bardzo ciekawy element, ponieważ badacze wudu, religioznawcy, kulturoznawcy uważają, że właśnie tak postępują w realnym świecie wuduści i wtórują im lekarze toksykolodzy. Chodzi bowiem o truciznę, jest to substancja chemiczna, która występuje w wątrobie i jajnikach japońskiej ryby fugu. Ta sama w wnętrznościach nadymki z Morza Karaibskiego. Ta trucizna nosi nazwę tetrodotoksyna. Zajrzyjcie na Wikipedię. Mam nadzieję, że wszystko to, co tutaj mówię, jest jak najbardziej zgodne z wiedzą medyczną, oczywiście, jeszcze z tym ktulowym nawiasem. Chodzi więc o truciznę, która wywołuje paraliż przy zachowaniu świadomości ofiary. Naprawdę dość złowieszcze. Tak więc w świecie ze Wukthulu bliscy ofiary, powiedzmy, że to są jacyś chłopi, jakaś ludność wiejska na Haiti, czy, czy na Kubie, czy gdzieś w okolicach Nowego Orleanu, w tym Bayu Country, no oni w latach dwudziestych nie mają takiego łatwego dostępu do lekarza, mają do czynienia ze swoim krewnym albo znajomym, który zastyga, przestaje się ruszać, nie reaguje na różnego rodzaju bodźce. Jego oddech i bicie serca zwalnia nienaturalnie do bardzo, bardzo wolnego tempa, i oni po prostu uznają tę osobę za zmarłą. Mają więc ją pochować. Zanim jednak nastąpi złożenie do trumny, Czarownik podstępnie założy ofierze, rurkę z trzciny lub gumy, przez którą będzie do trumny dostarczane powietrze. Tak, aby ten żywy trup, człowiek pozornie martwy, a, a na poziomie mózgowym, na poziomie neurologicznym żywy. I tutaj znowu, jeżeli poczytacie sobie o tetrodotoksynie, to, to dowiecie się, jak to z perspektywy fizjologicznej czy biochemicznej wygląda na zasadzie działania bariery krew mózg, więc chodzi o to, żeby ta ofiara, będąc w trumnie, będąc złożoną do grobu, miała dostarczone powietrze i mogła nadal oddychać. Po 12 godzinach działania trucizny ofiara będzie co godzinę testować poczytalność i każdy niezdany test skutkuje każdorazowo utratą 5 punktów mocy i k 6 punktów poczytalności. Czarownik odczekuje wtedy odpowiedni czas, no powiedzmy fabularnie, do zmroku w dniu pochówku, i udaje się na cmentarz, aby dokonać właściwego rytuału podporządkowania sobie zombie. Mechanicznie polega to na teście porównawczym mocy, co nie powinno być trudne do wygrania, ponieważ ofiara już od co najmniej paru godzin traci tę moc, nie zdaliąc kolejnych testów poczytalności. A nawet gdyby test porównawczy się nie powiódł, to Bokor może po prostu odciąć dostęp powietrza i uśmierci ofiarę, a więc a więc tak czy inaczej, ona już jest w jego mocy. Jeśli natomiast wygra, to wtedy odkopuje zombie i kontroluje go, wydając mu dowolne rozkazy. Wtedy ta stworzona istota, jej statystyki za życia należałoby zamienić na statystyki zombie z podręcznika głównego. Tak stworzonego zombie nie można już przywrócić do normalnego życia. Ale. Widzicie co najmniej kilka miejsc, w których można w stworzeniu zombie przeszkodzić, można zapobiec temu straszliwemu losowi. Ale to jest bardzo trudna decyzja, bo pomyślcie, no, rodzina osoby czy jej znajomi osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że może być właśnie ofiarą tej magii że może wstać z grobu jako zombie powinna niestety po prostu porąbać zwłoki albo przebić się kołkiem. To wywiera taki skutek, że po prostu kończy ten smutny żywot ofiary, a przez to czyni ją nieprzydatną dla celów złośliwego Bokora. Ewentualnie można by wytropić ten przewód wentylacyjny, no ale w sumie to na jedno wychodzi, bo żeby uratować ofiarę złego czarownika, który chce ją zmienić w zombie, trzeba po prostu biedakowi odebrać życie. Straszliwe zaklęcie. W cenniku Bokorów w cenniku Złych Kapłanów Voodoo. Jak się dowiadujemy z podręcznika Secrets of New Orleans, będą oni w dwudziestoleciu pobierać za ten rytuał 250 dolarów. Ogromna suma. W dodatku Secrets of New Orleans znajdziecie jeszcze parę innych świetnych czarów voodoo. Bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi i wykorzystania ich w Waszych przygodach, na Waszych sesjach. Biblioteka. Ian Fleming żyj i pozwól umrzeć. Przełożył Robert Stiller. Spojrzała przez okno w tunel mroku, w którym oświetlony pociąg wypalał sobie z grzmotem ścieżkę. Potem popatrzyła znów ponad stolikiem w chłodne, czujnie otwarte, szarobłękitne oczy angielskiego agenta. Jak to wytłumaczyć komuś duchowo tak pewnemu siebie, z taką dawką zdrowego rozsądku, wychowanemu w dobrobycie wśród ciepłych domów i oświetlonych ulic? Jak wytłumaczyć takiemu, co nie żył w bliskości serca tropików, na łasce ich gniewu i trucizny? Nie zaznał tajemnicy bębnów nie widział szybkiego działania magii ani śmiertelnej trwogi, do której pobudza. Cóż on może wiedzieć o katalepsji, o przekazywaniu myśli, o szóstym zmyśle u ryb, u ptactwa, u murzynów, o śmiertelnej wymowie pióra z białej kury, skrzyżowanych patyków na drodze, skórzanego woreczka ziół i kostek? A cóż o mializmie, o pozbawianiu cienia, o śmierci przez opuchnięcie albo przez wychudzenie? Dreszcie przebiegł i ożyły mroczne wspomnienia. Przypomniała sobie, zwłaszcza ten pierwszy raz w Humforze, dokąd zabrała ją w dzieciństwie czarna piastunka. — To ci nie zaszkodzi, panienko. To je mocne i dobre dżu Ono cię będzie wspierać i pomagać przez resztę życia. Pamiętała odrażającego starca i budzący wstręt napój, który miał uraczył, jak piastunka otworzyła jej usta przemocą, i zmusiła ją do wypicia ostatniej kropli. I jak potem nie mogła zasnąć i krzyczała noc w noc przez tydzień. Jak się gryzła tym jej piastunka i nagle zaczęła znów dobrze sypiać, aż po tygodniach układając się na poduszce wyczuła w niej coś twardego. I wygrzebała z powłoczki mały, brudny pakiecik czegoś obrzydliwego. Wyrzuciła go przez okno. Ale rano już go nie znalazła. Sypiała w dalszym ciągu wybornie. I wiedziała, że piastunka musiała to świństwo znaleźć i ukryć gdzieś pod deskami podłogi. Po latach dowiedziała się, czym jest napój wódu. Miksturą z rumu, prochu strzelniczego, błota z grobu i ludzkiej krwi. Omal nie zwymiotowała znów czując jego smak w ustach. Co ten człowiek może wiedzieć o takich rzeczach lub o tym, jak ona w nie na wpół uwierzyła, Podniosła oczy i ujrzała wbity w nią ironiczny wzrok Bonda. Myślisz, że nie rozumiem? Rzekł. I do pewnego stopnia masz rację. Ale wiem, co może z ludźmi uczynić strach. I wiem, że strach można wywołać na wiele sposobów. I to już wszystko na dziś w podcaście. Moje ktulu. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym wydaniu sporo inspiracji dotyczących kultury wodu południowej Luizjany, dorzecza Mississippi, Haiti i różnych innych mrocznych miejsc, w których możecie zlokalizować swoje przygody, w które możecie wysłać bohaterów, graczy, badaczy tajemnic, które wreszcie możecie chcieć studiować i Pogłębić wiedzę o nich, aby wzbogacić wymiar lovcraftowskiej Grozy na swoich sesjach. Zachęcam Was do subskrybowania podcastu na Waszej ulubionej platformie. Pamiętajcie, że możecie go słuchać na SoundCloudzie, na YouTube, na Pocket Casts, na Google Podcasts, na iTunes. Tak jak lubicie, tak jak Wam najbardziej odpowiada. Przesyłajcie komentarze, pytania do każdego się odniosę jeżeli chcielibyście o czymś konkretnie usłyszeć na moim podcaście to walcie śmiało drogą mailową mojektulu.pl na komunikatorach na tych platformach których używacie na dziś to już wszystko spotkamy się za dwa tygodnie w nowym wydaniu pod tytułem poezja czynu szykuję dla was coś wyjątkowego wywiad z wspaniałym gościem wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie spotkamy się za dwa tygodnie a tymczasem pozdrawiam was z ostępów izabelińskiej puszczy do usłyszenia